I witamy tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin, Phoenix, Krypto, Migawka. Tym razem zastanowimy się, co tutaj się stało na peer-to-peer koncie Satoshi Nakamoto. Wiemy, że 2 czy 3 dni temu nagle po tylu latach to konto ożyło na nowo. I sprawdzimy na podstawie tego tematu, co może oznaczać to słowo NOR, które pojawiło się właśnie na tym koncie. Dokładnie mamy tutaj zdjęcie z tego NOR i jeszcze Satoshi Nakamoto dodał tutaj Wagnera Tamanache. I spójrzmy, co to może oznaczać. Ten artykuł ciekawie się tutaj skupia właśnie co i dlaczego, czy to jest Satoshi, czy nie. Sprawdźmy tutaj wszystkie wersje. Ostatnim słowem, które było wcześniej, zanim to się pojawiło, to było I am not Dorian Nakamoto. Dorian Nakamoto będziemy sobie omawiać w kolejnym odcinku. Na tropie Satoshi Nakamoto to jest ta osoba, Dorian, która była uważana, że prawdopodobnie może być Satoshi, ale ostatnim słowem właśnie wypowiedzianym na Peer-to-Peer Foundation było potwierdzenie samego Satoshiego Nakamoto, że nie jest Dorianem Nakamoto. I skupmy się tu teraz, że przez ten czas było cały czas to konto nieaktywne i się zastanawiają wszyscy, dlaczego właśnie tam jest napisane NOR i co to oznacza. Niektórzy tutaj mówią, że może to oznaczać światło, ale nie ma to sensu, bo większość uważa, że Nakamoto jest bardzo młodym człowiekiem i każdy od razu zastanowiłby się nad tym, żeby wygooglować to słowo NOR. Jeżeli tak zrobisz, to najwłaściwszą i najczęstszą i najwyższą w notowaniach odpowiedzią znajdziesz, to jest najbardziej kochana, najbardziej opiekuńcza, z pasją osoba, jaką kiedykolwiek jesteś w stanie spotkać. Bardzo mądra, prześmieszna i bardzo też uczuciowa. Troszeczkę zgubiona, ale cały czas zastanawiająca się nad życiem i co życie oznacza, jak albo co chce w życiu osiągnąć. Bardzo uparta i nie bierze żadnych innych opinii czy pomocy innych ludzi. Kiedy się uśmiecha, powoduje to, że twoje wszystkie problemy znikają, a kiedy się wtulasz w taką osobę, to dostajesz bezpieczeństwo, którego nigdy do tej pory nie dostałeś i nigdy nie dostaniesz. Żeby znać NOR, to tak samo jakby znać życie w totalnie innej perspektywie. I tutaj się zastanawiałem nad tym, że to jest za bardzo miłe, jeżeli to by miał być Nakamoto, ale też za bardzo miłe, jeżeli to by miał być haker, który by miał się wtroczyć na to konto ewentualnie. Jaka ta osoba NOR jest? Nie jest to do końca tak bardzo zdefiniowane, czy to jest jedna osoba, czy to jest wiele osób. Zanim napisał to NOR, bo pojawiły się dwie informacje, widzicie tutaj, gdzie to tutaj jest. A więc tu dodał tą osobę o Wagnerze Tamanaha. Osoba, którą dodał haker lub Satoshi, to jest guy od, czyli koleś od marketingu, specjalizujący się w reklamach, w social media, czyli w czymś takim jak media internetowe i innych takich rzeczach. Samo to pozostawia nam wiele opcji. Jedna z nich to jest albo Nakamoto, albo haker zna tą osobę i chciałby im to tutaj upublicznić. Drugą odpowiedzią na to można stwierdzić, że Tamaha jest w jakiś sposób związany z hakerem i używa tego do marketingu. Trzecia, to, że prawdziwy Nakamoto daje tutaj większą perspektywę i dowód na coś, niż to jest tutaj opisane. Dalej zastanawiałem się nad tą osobą. Ta osoba żyje, Tamaha, jest często na Twitterze. Nie jest to tak naprawdę za bardzo logiczne, żeby po 4 latach przerwy nagle się tutaj pojawić w publicznym evencie i dać znać o jakiejś osobie o nazwisku Tamanaha. Czyli to by była ta pierwsza opcja. Drugą opcją, no, jeżeli to by był haker, no to na pewno nie chciałby na siebie zwrócić uwagę. Czyli nagle tutaj
tą osobę podaje, no to też coś tutaj jest nie tak. Logicznie może tu jest jakiś większy warunek czy znaczenie tego postu niż my wszyscy sobie tutaj wyobrażamy, jeżeli to by miał być prawdziwy Satoshi Nakamoto. O samej tej osobie Tamanaha można stwierdzić, że Tamanaha miał potencjał w internecie tutaj w 96 roku i pracował już dla bardzo dużych korporacji w reklamach. I o takiej connection, czyli napotkaniu Nakamoto i Tamanahy w przeszłości mogłoby to świadczyć, że przecież Nakamoto też był stwórcą Bitcoin i też się poruszał po internecie w tym czasie, więc mogli tu razem się spotkać gdzieś w przeszłości. Nadal nasuwa się tutaj pytanie, dlaczego Nakamoto dodał tą znajomość po 4 latach nieobecności, jeżeli to by był Nakamoto oczywiście, dlatego że ten cały Tamanaha jest tym norem, czyli tej osobie, o której tłumaczyliśmy na początku tej audycji. Ale czemu po prostu nie wkleił tej osoby i nie dał znaczenia pod tą osobą, tylko dał to w osobnym poście? Oczywiście może to być wszystko winą hakera i ta cała audycja i cały ten artykuł może nie mieć sensu, ale fajnie, że ludzie tutaj drążą ten temat. Ale o tym może też świadczyć, że Nakamoto to sam napisał, dlatego że Tamanaha jest imigrantem i może często też Tamanaha na Twitterze jest tutaj wokalny na ten temat, czyli często bierze udział w kwestii imigrantów na całym świecie. Po prostu reprezentuje refugees, czyli uchodźców dla takich większych organizacji, bo sam Tamanaha jest z Brazylii, ale żyje obecnie w Ameryce, czyli nabył status legalnego imigranta. Czyli jeżeli pójść tym torem, to Nakamoto mógłby nam tutaj mówić o tym, że ma bardzo duże uznanie lub szacunek właśnie do tych imigrantów. Teraz to też można rozgromić w dwie rzeczy. Czy chodzi o to, że imigranci nie są mile widziani w różnych krajach, czy chodzi o to, że sprawa imigrantów wymyka się spod kontroli. Tutaj też jest mowa o tym, że przecież w Wielkiej Brytanii też mamy teraz większą nienawiść czy sprawę imigrantów, która też może tutaj świadczyć o tym, że może Nakamoto próbuje tutaj udowodnić, że mamy problem z imigrantami na całym świecie. Owszem, o ile to jest Nakamoto, a nie jest to po prostu zwykły haker. A może przecież to jest tylko szacunek do imigrantów. Wiemy, że Google Founders, czyli założyciel Google, Tesla i Tamanaha są imigrantami, tak samo jak Einstein był, Vitalik jest. Także, że to jest też odpowiedź dla Trumpa, Donalda, że też ma taką politykę, jaką ma. Buduje ten chiński, meksykański mur. No, też można się nad tym zastanowić. A wy jak myślicie? To jest pytanie skierowane też do was. Co o tym myślicie? Czy to jest po prostu zwykły hak? W ogóle niepotrzebnie, że tutaj poruszyliśmy ten temat, a może daje tą inną, silniejszą perspektywę, bo przecież pamiętajcie, że Satoshi Nakamoto taką osobą, która by nie wrzuciła password 1234 jako hasło, tylko tu by było to hasło potężniejsze, ale wiemy, że też to konto już wcześniej było też zhakowane, więc należy się zastanowić nad tymi wszystkimi faktami. I żeby tego było jeszcze mało, dużo tutaj czasopism o tym nie pisze, ale mamy tutaj doktora Craiga Wrighta. Fajnie by było, jakby napisał ten artykuł 7 godzin zanim ten post się pojawił, powiedzmy Satoshi'ego Nakamoto, ale pojawił się 7 godzin po tym, jak wstawił ten post Satoshi Nakamoto w tym języku, co by miał właśnie świadczyć, że z arabskiego to słowo znaczy light, światło. Szkoda, że dr Craig Wright Fake Toshi dodał to tylko 7 godzin po tej publikacji, bo jeżeli by to dodał 7 godzin wcześniej, no to szacun tutaj by pootwierało dużo oczu. No ale tak tutaj mamy. Wróćmy do
podsumowania. Także dajcie znać, co wy myślicie o tym, czy to był Satoshi prawdziwy i tutaj daje nam właśnie to o tych imigrantach, czy po prostu zwykły scam. Będziemy obserwować tą informację dalej. Ja już dziękuję na dzisiaj i życzę wam wspaniałego dnia. Myśleliście, że zapomniałem. Nie, nie, nie. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.